nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle funkcjonować tak za te pieniądze. Basia urodziła się zdrowa i przez 19 miesięcy prawidłowo się rozwijała, natomiast w wieku 19 miesięcy uległa wypadkowi i od tego czasu jest niepełnosprawna. Wystarcza właśnie na pampersy i może na chleb. Pani jest silną kobietą. Wstajemy tak po 6, dlatego że muszę Basię rano umyć, dać jej pierwsze śniadanko, ubrać, przygotować też do szkoły rzeczy. Jedziemy do szkoły, tak. Tak przeciętnie godzinę w jedną stronę. Wyjeżdżamy o 8, żeby na 9 dojechać na zajęcia. Basia ma swoją książkę do komunikacji, w której ma właśnie symbole PCS, które wskazuje właśnie wzrokiem. Też bardzo często komunikuje się uśmiechem. Uśmiech w jej przypadku jest potwierdzeniem komunikatu. Jeżeli dobrze rozumiem dany komunikat, to Basia się uśmiecha i wiem, że właśnie o to Basi chodziło. Posiłek ze względu na napięcie mięśniowe, które również no, jest w jamie ustnej, tak, przełyku, trwa czasami do 2 godzin. Czasami jest godzina, jak jest dobry dzień, a czasami po prostu, gdy Basia jest bardziej zmęczona, czy bardziej to napięcie daje o sobie znać, to taki posiłek potrafi trwać nawet do 2 godzin. Basia, będziesz pić teraz, dobrze? Same pampersy, podkłady, chusteczki, takie nawilżające, to jest koszt rzędu 500 zł miesięcznie. Do tego dochodzą środki opatrunkowe, dochodzą też ręczniki papierowe. I największym kosztem to jest zakup sprzętu i rehabilitacja, którą ma poza zajęciami w szkole rehabilitacyjnymi, ma jeszcze Basia rehabilitację prywatną codziennie w domu, 5 razy w tygodniu. Jakie są koszta takiej rehabilitacji tutaj w domu? To jest 90 zł za godzinę. Bardzo mnie to dotyka, bardzo to przeżywam, każdy dzień właściwie tego protestu, to jest naprawdę ból serca i wydaje mi się aż niewiarygodne, że osoby, które krytykują środowisko rodziców dzieci niepełnosprawnych, że naprawdę nie mają nawet tej odrobinki empatii czy wyobrażenia, że jeżeli nie mają, to ja zapraszam, Basia bardzo lubi towarzystwo, żeby zobaczyły, jak taki dzień wygląda, ile to dziecko faktycznie potrzebuje, ile trzeba zachodu, zabiegów, żeby stworzyć mu godne warunki. Propozycja fajna, że pampersy, więc ja zaproponowałam wczoraj rehabilitantowi, że mówię, słuchaj, no dostaniemy pampersy, to dostaniesz za swoją pracę te pampersy i cewniki, no nie ma sprawy, tak? Czy to już jest taki śmiech przez łzy, bo nikt nie kontroluje i nikt właściwie nie sprawdza, na co są wydawane pieniądze z programu 500+.